Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części polskiego kursu Blendera powiemy kilka słów na temat noda o nazwie RGB to BView, BW tak naprawdę. Otóż chodzi o nod, który robi konwersję z kolorów RGB, czyli czerwonego, zielonego, niebieskiego, do bieli i czerni, czy też czerni i bieli, to jest black and white. Zobaczmy może, jak to wygląda w nodach. Przygotowałem tutaj nod, który ma już wczytany obrazek, to jest image, zdjęcie takiej śruby. Jest przeskalowane tak, aby można było zobaczyć w miarę w całości ten obraz. Jak widać, jest to zwykłe zdjęcie, nic nadzwyczajnego. Node, o którym chcę powiedzieć, ma bardzo proste działanie. Jego działanie polega na tym, że zamienia obrazek kolorowy na obrazek czarno-biały. Jest to aż tak proste, a czasami się przydaje. A więc dodaję ten node, on znajduje się w grupie konwerterów i nazywa się RGB to BW. Node jest bardzo mały, bardzo prosty, nie ma tutaj żadnej jakby gałkologii w środku. No i działa w taki sposób, że jak go włożę, w tym momencie mój obrazek robi się biało-czarny. I to wszystko. To jest całe jego działanie. Otóż przydaje się ten nod do rzeczy, które mogą się wydawać nieco zaskakujące, ale właśnie do obcinania kolorów z obrazu. Otóż jego działaniem jest tak naprawdę konwertowanie wejścia kolorowego, czyli trzech składowych barwnych, na wyjście monochromatyczne, czyli na jeden tak naprawdę kanał barwny, czarny-biały właśnie w takim dwuwymiarowym ujęciu. Czasami przydaje się tego typu operacja, jeżeli chcemy na przykład jakąś teksturę skonwertować na wartości czarno-białe, po to, aby użyć tych czarno-białych wartości później do deformowania jakiegoś innego parametru. No i to jest wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. To jest chyba najkrótszy tutorial w tym kursie. Do zobaczenia.